Hej. Dzisiaj krótko o sadzeniu pomidorów. Znaczy pokażę, jak wyglądają moje rozsady. I ogólnie trochę o tym powiem, w jaki sposób to wsadzam. Zaraz pokażę. W tym roku rozsady zaraz zobaczycie i skomentuję. Jest dzisiaj 18 maja, ciepły dzień. Maj mamy teraz w 2019 dość mokry, co jest fajne i co widać po trawie rosnącej bardzo mocno. Zresztą nie tylko trawie, więc jest to dobra wiadomość. I co, jest chyba nów dzisiaj. Czy jakoś tak. I według kalendarza księżycowego podczas nowiu powinno się i tak jak i pełni wstrzymać z różnymi pracami ogrodowymi, po prostu sobie odpoczywać. Natomiast z mojego rozkładu dniowego, tygodniowego wynika, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy po prostu mam czas, żeby ogarnąć te pomidory. No więc tak robię. Słuchajcie, zapraszam, pokażę Wam, jak te rozsady wyglądają i opowiem, jak to będę robić. No więc rozsady, trudno to aż nazwać rozsadami, powiem tyle. To są pomidory, rozsady pomidora, jakich w życiu nie miałam, tak słabych i takich właśnie, że aż wstyd pokazać. Ale chcę pokazać, bo po prostu w ogrodzie tak czasem jest. Nie wszystko się super udaje. I takie coś też warto pokazać, po prostu takie rozsady, słuchajcie, widzicie to, te pomidory były siane kilka tygodni temu, tak chyba na 6-5 tygodni przed planem wysadzenia, czyli przed połową maja, zawsze tą zimną Zośkę tak biorę i no i one troszkę ruszyły i stanęły, totalnie stanęły. Moim zdaniem winno tu ponosi rodzaj ziemi, ja kupowałam kilka rodzajów ziemi z przypadku totalnego w jakimś markecie. Tam, gdzie wsadziłam papryki, to chyba była jakaś taka bioziemia. Pamiętam, że ją kupowałam, mówię o bio akurat. Sobie tak pomyślałam, ale wzięłam ten worek, bo akurat był. I papryki mi urosły przewspaniale, naprawdę. Prócz tego, że teraz już męczą się w domu, też będę na dniach je chciała wysadzić już, choć chłodne są noce. Tak te pomidory, później już kupowałam jakieś inne ziemie, na najzwyklejsze w jakieś, gdzie mi się trafiło akurat po drodze. No i powiem szczerze, że myślę, że to jest wina właśnie gleby, ziemi, której tu użyłam do rozsad. No i może też warunków w mieszkaniu moim nie jest super jasno. Natomiast ja już robiłam rozsady i nigdy czegoś takiego nie widziałam, naprawdę. Także no tak to wygląda w tym roku, ale będę je wsadzać. Mam miejsca na 10 krzaczków pomidorów, które sobie wytyczyłam i tu już jest dużo ich więcej, będę je wsadzać po dwa, bo też tu niektóre są naprawdę malusie i ja po prostu nie wiem, czy z nich coś będzie, czy one tutaj dadzą radę, może akurat, wierzę w pomidory, wierzę w rośliny, ale tak będę je po dwa wsadzać koło siebie i zobaczymy po prostu w razie, gdyby jakiś tam nie przetrwał, więc to tak planuję, a tutaj jest coś wyjątkowego i to nie jest wyciągnięta rozsada. Słuchajcie, to jest pomidor koktajlowy, który mi się z nasiona w doniczce z bazylią wysiał w mieszkaniu. Miałam doniczkę z bazylią, którą na jesień chciałam już posprzątać i on na jesień wykiełkował i spowodował, że nie chciałam już go, znaczy, że zostawiłam tą doniczkę, bo on tu wykiełkował w tej doniczce. To jest najprawdopodobniej koktajlowy jakiś. Widać po nim, no mówię, to nie jest rozsada, ale nie chciałam go niszczyć na jesień i go zostawiłam przez całą zimę. Rósł, ledwo tam zipał chyba w tej doniczce. Korzenie już tu się kładł. Korzenie, słuchajcie, mu się, jak to pomidorom, wiecie, że wysoko się wykształcają, tak mu się właśnie wykształciły. I wzięłam go dzisiaj i też go gdzieś tu wsadzę. Może akurat przyjmie się i będzie mu się podobało. I jeszcze co dzisiaj zamierzam zrobić, to wzięłam tutaj trochę mleka. To jest mleko kozie niepasteryzowane. Będę mieszać je z wodą i opryskiwać rośliny. No różne. Planuję to robić w trakcie całego sezonu co jakiś czas. Ma to na celu takie wsparcie rozmnożenia się dobrych bakterii
właśnie tych, które gdzieś tam są w tym mleku. I kiedy, znaczy to przede wszystkim mam zamiar to przetestować na pomidorach, ale też na innych roślinach, które miewają choroby grzybowe, miewają mączniaka u mnie, na przykład ta winorośl tu na altanie, ona zawsze zapada na mączniaka pod koniec sezonu i chcę spróbować pryskać tym mlekiem i zobaczyć, czy to pomoże, oraz na zarazę pomidora, bo też zaraza zawsze mi wchodzi pod koniec sezonu. Jeszcze nie miałam takiego sezonu, żeby nie było. Więc to ma na celu namnożenie się tych dobrych bakterii, właśnie, które są w mleku. Też niektórzy robią opryski z drożdży. I po to, żeby jakby nie dać miejsca już tym bakteriom, których nie chcemy, które powodują choroby grzybowe, mączniaka i tak dalej, czy mączniak. Także taki jest to plan. Pierwszy raz to robię. Nie używałam nigdy mleka jeszcze do tej pory, więc jest to taki mój eksperyment. Jeśli używaliście, jeśli macie sposoby, to podzielcie się. Jak to u Was tam, czy to się sprawdziło, jak to działa? Podejrzewam, że tu też liczy się systematyczność, jak zresztą ze wszystkim. Trzeba to pewnie robić kilka razy, czy nawet częściej w sezonie, zwłaszcza po deszczach. No nic, zobaczymy. Ja próbuję z tym, jestem ciekawa też tego efektu. Także dzisiaj pomidory, no i opryski z mleka. Może też z gnojówki. Gnojówkę zrobiłam. Już raz nie zobaczę, czy się zrobiła z łusek cebuli i czosnku. Tak poradziła mi znajoma, podzieliła się doświadczeniem właśnie, że takie gnojówki, także tak różne łuski po cebuli i czosnku zbierałam całą zimę. I teraz mam ich trochę. I z nich zrobiłam taki, no, taki naciąg. Zalałam je po prostu wodą. Zapach jest jeszcze taki cebulowy, dość rześki, więc nie jest to chyba jeszcze gnojówka taka. Chłodne noce są, więc to się tak szybko nie przerabia. I tym też już pryskałam, no i też zamierzam, oczywiście nie razem z tym mlekiem teraz, ale po prostu w trakcie sezonu zamierzam też robić oprysk właśnie z tego, czy też podlewać tym, no ogólnie wykorzystać trochę też te materiały. Także słuchajcie, miłego dnia Wam życzę. Może coś uda mi się pokazać, jak już powsadzam. Natomiast spieszę się trochę. Jeszcze tutaj będę musiała chyba trochę trawę ogarnąć i to chyba nożycami, bo ta moja kosiarka już tu nie daje rady. Trawa urosła duża. Na szczęście nie mam dużej powierzchni tej trawy i jeszcze chcę posiać. Mam dużo planów, więc po prostu nie wiem, czy uda mi się to wszystko też przyłapać na kamerze. Jeśli nie, to życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Jeszcze króciutko tylko opowiem, bo chciałam przecież podzielić się, jak to będę robić w tym roku. W tym roku używam ziemi liściowej, którą mam, i kopię dołek jeszcze głębszy troszkę niż to. Na samym dole wymieszam tą ziemię liściową z ziemią, troszkę przysypię, podleję dołek obficie wodą i na to po prostu wsadzę sadzonkę. W ten sposób, także zaleję wodą najpierw, tak zwykle robię, dodam tej ziemi. Tak, żeby fajna struktura była gdzieś tam też pod spodem. Wsadzę sadzonkę, znowu podleję, wyściółkuję, może tą ziemią liściową, trochę sianem, coś tu pomieszam. No i koniec. I w taki sposób tak to będę robić. Oczywiście sadzonki najpierw moczę jakiś czas. A to jest standard. Tak zwykle się robi. No, także tyle. Skończę pięknymi rysami. Pięknie kwitną już.